Każdy kebab rządzi się swoimi prawami, a u nas prawo jest takie, że mamy hot dogi w kebabie. Moi drodzy, odblokowaliśmy taką oto możliwość i ja już tutaj od razu machnią ciacho, tylko coś się chyba zwiesiło. Nieważne. Machnią ciacho i robimy piękne... O, cyk. Bułeczkę machen. Dzisiaj mam... Dzisiaj w menu mamy takie ładne rzeczy, zaraz wam też to pokażę. O. Mamy tak, rosół, który już właśnie się robi. Działa. Bo poprawili w końcu. Naprawili. Więc dziękujemy za to. Mamy kebab pomidorowy, który również już jest zrobiony. Hot dogi, które robię, a doner, no to standardowo, no i szaszłyki z wą trupką. Więc... Jednak oddawaj tę zieloną paprykę. Aha, no, tak mi kazał kurna tą paprykę brać, że no, że już... No myślę, że się nie przyda. Dobra, to moje zadanie obecnie jest takie, by zrobić... W sumie to jedną na razie... Jednego hot doga, więc ja tu sobie resztę kładę. Będziemy jeszcze to przebudowywać, co już zresztą widzicie, że... Pewne przebudowy są robione z racji tego, że po prostu potrzebujemy miejsca. A że u nas z miejscem jest różnie kwadratowo i podłużnie, no to... Nie kwadratowo, to w micro. Oj, dobra, cicho bądź. Dobra, ja z Donerem jestem w sumie... Prawie, że gotowy. Plus tego dziadostwa jest taki. Już nie licząc z tego, że mamy tutaj większy piec. To, że ja tutaj również mogę jeszcze swoje rzeczy robić. Więc ja sobie mogę robić nasz chleb do hot dogów. Ale pardon, Sik, bo ja tak kurna się rozpędziłem, a ja jeszcze kiełby, żeby mnie ogarnął, więc kiełba jest do zrobienia. A żeby kiełbę zrobić, to ja muszę dać przyprawy. I tak, chili pepper i czarny pieprz po 3 sztuki. Pieprz możesz sobie zostawić. Pieprz możesz sobie zostawić, jak chcesz. Nie, ja będę sobie dorabiał. Aha, ziemniak i cebula jeszcze do tego. No dobra. Ziemniak i cebula. I w sumie to tyle, więc bierzemy sobie drugi talerz. Mamy lekko rozpierduchy jak zwykle u nas, ale to nic chyba nowego. Nie wiem, czemu ja tak zrobiłem. Ja nie mam tylko rzeczy. To se położę na razie tu. Rzeczy do kiełby i całą resztę sobie wkładę tutaj. Żeby to zrobić za pierwszym razem od razu. Były hot dogi, które zresztą właśnie muszę zrobić. Ale są obecnie hamburgery. I tym razem bez tak naprawdę typowego kebaba jesteśmy, jeśli chodzi o nasze menu. Także to jest dosyć... No... Teorie. Może nie typowy, ale... Teoretycznie jest nazwany kebabem. No, teoretycznie jest nazwany kebabem. No właśnie. No, no ja jeszcze przygotowuję sobie miejsce na hot doga. Potrzebuję cebulę. Bo mnie ktoś zmusił do robienia hamburgerów. Bo to wcześniej on robił. Jak tam zmusił od razu? Ej, nie mogę tego zdjąć. Halo? Czego zdjąć nie możesz? Kartonu! To nie. Masz kurku szafrę. No ale zbugował się. Nie psuj gry. Hashtag Evo psuje gry. Zapraszam do składania się na zbiórkę. I żeby wylecieć Evo z psucia gier. Nie, mnie się z tego wylecieć nie da. Dobra, to jest gotowe, tu ja jestem gotowy, robimy jedzenie i kolejny dzień przed nami.
Będziemy starać się jak najszybciej mieć kolejny test. Kolejny dzień i kolejny test przed nami. Oczywiście nie solo Azbentfeu, który już szaszłyka podaje. A ja, moi drodzy, mam kebaba w naleśniku i jest to dla nas wyzwanie z racji tego, że jest to totalna świeżynka, którą muszę zrobić niestety ja. Dokładnie tak. Teraz ja muszę znaleźć Wally. Tak, jak więc ja go spierniczę, to będzie problem. Dlatego ja już tutaj robię zakupy i najpierw zrobię hamburgera, żeby nie było. I teraz tak, muszę kupić antrykot, muszę kupić lawasz, którego nie widzę. Ty, autentycznie. Aha, wyjmij z miski, dobra. Czyli antrykot muszę tylko kupić. Dobra, to kupujemy. Nie, bo jak zrobisz w misce ten, to masz zamiast antrykotu lawasz. Tak, to zrozumiałem. Dobra, i jeszcze idziemy po trzecią rzecz, czyli po warzywo. Dobra. Dorożna, to nie wiem, czy to nie jestem patyk. To chyba to może jeszcze jakaś maszynka jest. Bo to jest... to się jakoś inaczej nazywało. Z tym donerem. Dobra. No to ja się biorę za robotę i pewnie zobaczycie już końcówkę, bo zanim ja to ogarnę, to trochę minie. Dobra, tutaj Manfeu wyciąga nam patyki, a ja robię hamburgery. Lawasz wyszedł nie najgorzej. Patrząc na to, że robiłem pierwszy raz, nie jest aż taki tragiczny, ale trzeba troszeczkę się z nim narobić. Tutaj już mamy mięso kolejne tak naprawdę do wyciągnięcia, jeśli chodzi o to. Więc całkiem spoko. A jakby było mało, to w razie czego mamy jeszcze z tego możliwość zrobienia kotletów. Także to też jest... Nie no, tego raczej nie potrzebujemy. To ciasto się robi bardzo długo. Nie wiem za Chiny lodowe czemu, ale się robi bardzo długo i trochę mnie to irytuje. Bo jest ciężko zrobić to na tyle szybko, żeby nasze żarcie miało temperaturę jakąkolwiek. Zdatną do żarcia. Dobra. Późniwa, zapomniałem. Z dwóch. Ale, dobra, bo ja ten ziemniaka nie pokroiłem. I do mięsa nie dałem tego. Cebuli. Okej. Okay. Mój błąd. No, tak się tym zająłem wszystkim, że ten. Dobra, to tak. Te mięso na razie sobie zostawiamy w lodówce. Tutaj musimy sobie dać drugą miskę. No i tutaj teoretycznie jesteśmy gotowi. Ja sobie już przygotuję tutaj. Bo może mnie wziął trzech ziemniaków na raz. Bo aż tyle to ludzie chyba nie zjedzą, chociaż może być różnie. Całkiem przypadkowo Manfeu zbugował grę i mamy zamiast czterech bułek 8. Także... No i dlatego mamy ciasto z mięsem mielonym, nie pytajcie. No ale tak to wyszło. I ogólnie jakby ktoś był zainteresowany, to wracamy z live'ami na Twitcha i ta gra ma teraz integrację z Twitchem. I każda osoba, która nam wchodzi do lokalu, można wpisać na czacie numer zamówienia i ten bot bierze te zamówienie, także można nas troszeczkę poddenerwować.
Tylko nie za dużo. Dokładnie. Nie polecam. No, także to tak informacyjnie. Twitch wraca od poniedziałku, tylko że wy to dostaniecie pewnie troszeczkę później. No, ale to tak informacyjnie myślę, że ujdzie w tłumie, a my jesteśmy gotowi otwierać ten burdel. Niestety trochę późno zacząłem nagrywać, ale zrobiliśmy z takim magicznym czymś. Dobrze ci wykonanie było niesamowite, jestem pewien, że nie. Pożegnaj. No i wszystko w temacie zrobione. Kolejna pani wielce zadowolona, a my mamy stare przekichane, bo ja już hamburgerów nie mam. Znaczy ja jestem gotowy na hamburgery. W sumie. No, dobrze, że ja sobie to kuźwa zrobiłem w zapas więcej rzeczy. Jednak kurna kilkanaście godzin w tą grę robi swoje. Bo moi drodzy, możecie wierzyć bądź nie, ale my mamy w tą grę już prawie 20 godzin, tak po prostu. A jeszcze jak będą akcje z live'ami, to już będzie w ogóle hit hitów. Także... Aha, hamburger się skończył. Ślepy jestem. To też mam gotowe. Dobra. Hamburger, kurwa. Dobra, zdążyłem. No, no, rosół. No kurde, jest naprawdę wesoło, widzę. Ale dobrze, jak ten rosół się skończy, to może teraz pójdzie lepszy, bo ta gra ma jednak swoje problemy. Niestety. Co za tym idzie... Kuźwa, lawasz. Znowu, chicken juice i... Jeszcze czegoś nie ma. Nie wiem. Nie mam. Ja wiem, ale no... Pamiętasz, że z pomidorowym ostatnio było to samo. Muszę poprawić te zupy. No, także mamy kolejny test zaliczony, moi drodzy. A ja robię kolejnego kebaba. Mamy dużo pieniędzy, więc w następnym odcinku nie pozostaje nam nic innego, jak się po prostu przenieść. Taki jest teoretycznie plan. Tak, będziemy dokładnie budować nową siedzibę naszej kebabowej firmy. Już! Plan. Zrobione. Zdążyłem. Kurwa, i zaraz znowu nie będzie. Ja pitole, co jest, ludzie? Ale chyba już nie ma sensu. Mam taką cichą nadzieję, bo mnie... Jeszcze dwa placki zostały. Tylko. Dobra, kończymy ten dzionek. I my, moi drodzy, się z wami żegnamy. W takim trybie trochę nietypowym. Ale tutaj cały czas jest tempo i po prostu, żeby... Dokładnie. No bez kitu, 100 tysięcy. No właśnie się tego obawiam niestety. A, dobra, hamburger to jeszcze jest... A nie, już nie będzie. No ale chyba już nie będę robił. Nie, już nie będę robił. Tak mi się wydaje.
No, tak więc, moi drodzy, my się żegnamy i na następnym odcinku przenosimy się do nowej siedziby. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. See ya!